Bardzo inspirują mnie osoby, które są zaradne, przedsiębiorcze. Lubię je poznawać, czasami się nawet czegoś od nich nauczę. Jedną z takich osób jest Gan. Jego historia to taka typowa historia od zera do, może nie do milionera, ale na pewno do sukcesu. Z tym, że w tym sukcesie ktoś musiał mu pomóc. Ale od początku. Gan pochodzi z Syrii. Gdy tam wybuchła wojna, ktoś na samym początku w tej całej zawierusze wojennej ukradł mu samochód, który nie tylko był środkiem transportu dla niego i całej jego rodziny, ale też był jego narzędziem pracy. Stracił możliwość zarabiania, stracił możliwość utrzymywania swojej rodziny. Jakby tego było za mało, w pewnym momencie został również porwany przez terrorystów z Państwa Islamskiego. Wiele miesięcy spędził w niewoli, w strasznych warunkach, w zamknięciu, z dala od rodziny. Był traktowany jak niewolnik. Gdy w końcu udało mu się uciec, udało mu się wrócić do Aleppo, wrócił bez niczego, jedynie w potarganym ubraniu, które miał na sobie. Nie miał pracy, nie miał pieniędzy, ale jest człowiekiem dumnym, jest człowiekiem zaradnym. Wiedział, że sam chce zadbać o los swój i swojej rodziny. Potrzebuje tylko małego wsparcia na początku. Gan nie chciał jałmużny, tylko chciał, żeby ktoś zobaczył w nim człowieka, który jest w stanie sobie poradzić i aby mu pomógł na początku. Miał pomysł, co zrobić, miał to przemyślane, miał ambicje, potrzebował tylko kogoś, kto w niego uwierzy i kto mu pomoże, kto wyciągnie do niego pomocną rękę. Gan szukał, rozmawiał z ludźmi, opowiadał im o swoim pomyśle i starał się znaleźć kogoś, kto pomoże mu go zrealizować. Opowiedział o tym też swojemu liderowi swojego kościoła. I gdy ten się dowiedział, wysłuchał Gana, powiedział: poczekaj trochę, skontaktuję cię z ludźmi z pewnej organizacji. To byli właśnie partnerzy Open Doors. Którzy wysłuchali Gana i ponieważ widzieli, że to, co planuje, jest ciekawą inicjatywą, która pomoże mu stanąć na nogi, Open Doors prowadzi w Syrii taki projekt, który pomaga finansowo tym chrześcijanom, którzy chcą zostać po wojnie, którzy chcą odbudować swoje społeczeństwo, którzy chcą zacząć własne biznesy, własną działalność. Gan przygotował biznesplan, przedstawił go partnerom Open Doors, ludziom, którzy się na tym znają. Aplikował do tego programu, w którym mógł uzyskać mikropożyczkę na rozwój własnej działalności. Bo tak jak on to podkreśla, nie potrzebował żadnej jałmużny, tylko wsparcia na początek. Jego projekt wydał się na tyle ciekawy, że otrzymał mikropożyczkę. I słuchajcie, w zeszłym roku przy jednej z głównych, najbardziej ruchliwych ulic Aleppo otworzył piekarnię. Otworzył piekarnię, w której codziennie wiele osób może kupić świeży, pachnący, jeszcze ciepły chleb. Wyrabia go własnymi rękami. Sam przy nim dużo pracuje. Gdy się go spotyka, gdy się z nim wita, widać jak na dłoniach ma dużo mąki, a między palcami jeszcze można dojrzeć ciasto, które przed chwilą ugniatał. Jest bardzo dumny z tego swojego projektu, jest dumny z tej piekarni, nie tylko dlatego, że zapewnia byt swojej rodzinie, że był w stanie spłacić wszystkie swoje długi z czasów wojny. Jest dumny z tego, że daje pracę ludziom wokół niego, że wiele osób przychodzi tam jako stali klienci, że po wojnie, po tym czasie, kiedy nie było nadziei, wszyscy mogą poczuć się chociaż trochę bardziej normalnie. Mogą przyjść, kupić chleb, kupić jakieś jedzenie, usiąść przy stoliku, spotkać się ze znajomymi. Małe rzeczy, które cieszą. Zresztą sami to wiemy, jak bardzo cieszą spotkania ze znajomymi, których się dawno nie widziało. I on stwarza taką przestrzeń właśnie dla ludzi ze swojego miasta, ludzi, którzy chcą żyć normalnie. I chcę ci powiedzieć jedną rzecz, teraz na koniec. Tym bohaterem
tej historii, oczywiście zgan i ta jego determinacja, aby zapewnić byt w swojej rodzinie. Nawet jest w stanie wysłać swoją córkę na studia, z czego się bardzo cieszy. Ale bohaterem tego spotkania jesteś też ty, tak, dokładnie ty i każdy partner modlitewny, który codziennie wyciąga taką pomocną dłoń do prześladowanych, który codziennie zaufa im i się za nich modli i wspiera ich finansowo też. Bo wie, że ci ludzie chcą żyć normalnie, chcą się rozwijać, a potrzebują tylko takiego małego wsparcia na początek. Dlatego właśnie korzystając z tej okazji, po opowiedzeniu ci tej historii dzisiaj właśnie, chcę ci podziękować w imieniu Gana, w imieniu wszystkich chrześcijan, którzy na taką pomoc od ciebie mogą liczyć i za których się modlisz. Niech ta modlitwa będzie właśnie taką wyciągniętą ręką codziennie do każdego z nich. Dziękuję ci bardzo. Wierzymy, że modlitwa jest właśnie tym miejscem, w którym bezsilni ludzie mogą przejść do Wszechmogącego Boga, prosząc o niemożliwe rzeczy. I dzisiaj, wychodząc z tego założenia, z głębokim przekonaniem, że Bóg odpowie, chcemy z wami spędzić ten czas na modlitwie. Bangladesz. Módlmy się, aby chrześcijanie nawróceni z islamu mieli możliwość przeżycia razem Adwentu oraz wspólnotowego uwielbienia Boga. Z powodu pandemii uroczystość bożonarodzeniowa, którą partnerzy Open Doors co roku organizowali w bezpiecznym miejscu dla około 400 chrześcijan, musiała zostać odwołana. Dla wielu chrześcijan to wydarzenie było rzadką okazją do uwielbiania Chrystusa w wolności wraz z innymi siostrami i braćmi.